Porozmawiamy teraz o tej spektakularnej akcji ratunkowej, którą e, Wy jako, jako ekipa polskich Himalajstów można powiedzieć przeprowadziliście. Udało się uratować francuskę Elisabeth Revol, nie udało się e, uratować Tomka Mackiewicza. Czy to, że. Ocalało życie Elizabeth Rewold dzięki, dzięki tej spektakularnej akcji, można powiedzieć, i zapisać w ogóle do historii Himalajizmu, bo to była noc, bo to była bardzo e, niska temperatura, bo to było bardzo daleko, trzeba było zorganizować helikopter, dolecieć na miejsce. Krzysztof o tym wielokrotnie już mówił, że tam nie było żadnego heroizmu. To była normalna, rzemieślnicza praca chłopaków w ścianie. Czyli zrobili to, do czego byli predysponowani, do czego byli przygotowywani, do czego byli szkoleni tak naprawdę. Natomiast samo przygotowanie, samo zaistnienie takiej możliwości, no tutaj było to coś naprawdę. Przygotowanie tej akcji, wysłanie chłopaków z jednego masywu. Trzeba sobie powiedzieć, że. Pakistan to jest duży kraj i Nanga Parbat nie jest górą, która sąsiaduje z K2. Żeby dostać się z pod K2 pod Nanga Parbat, bez helikoptera potrzebne jest ładnych kilka dni, żeby zejść pod K2 do Skardu trzeba 3-4 dni marszu, żeby dojechać do Chilas trzeba 30 godzin jechać Jeepem, jechać jakimś autobusem i, i potem 2-3 dni trzeba podchodzić pod Nanga Parbat. Tylko i wyłącznie dzięki śmigłowcowi można było z jednym czy dwoma międzyładowaniami i stankowaniem dotrzeć, dotrzeć pod Nanga Parbat. Ale zorganizowanie tego śmigłowca, zorganizowanie akcji ratunkowej, zorganizowanie pieniędzy na to, żeby ta akcja miała miejsce, no to już było dosyć spektakularne i pierwszy raz w ogóle w historii coś takiego się wydarzyło. I o tym pisałeś pisząc w książce, że dzięki temu czujesz się dumny, że jesteś Polakiem, bo wszystkim natychmiast tak. i skutecznie zajęli się Polacy. Tak, dokładnie. To było po prostu spontaniczne, natychmiastowe i bez zastanawiania się, e, czy tak powinno się robić. Tam nie było żadnego wahania. Po prostu od samego początku do samego końca było działanie. Tak po stronie Krzyśka Wielickiego, jak i po stronie Adama i, i, i Denisa i Chłopaków, jak i po stronie polskiej ambasady w Pakistanie. Po prostu było e, takie współgranie. To, to naprawdę było, było piękne. A to, że myśmy od innej nacji nie mogli e, wydębić pieniędzy na to, żeby zorganizować lot powrotny, to już jest całkiem inna sprawa. Dla Tomka Mackiewicza to była siódma e, wyprawa na Landę tak. Parbat za zdobycie szczytu. Niestety zapłacił najwyższą cenę, nie wrócił już do, do Polski. Jak Ty postrzegasz jego upór w zdobywaniu nargi parbat? To, że wybrał się na nią po raz siódmy i to nawet w sytuacji, kiedy już narga przestała być górą niezdobytą zimą? Himalays jest naszym wyborem. I swoboda w wybieraniu celów. Jest jednym z jego elementów. Więc mi trudno jest oceniać to, co robił Mackiewicz, bo to był jego wybór. Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił, nie pojechałbym siódmy raz na jakąś górę, na jakąkolwiek górę, bo mnie to nie interesuje. Ja nie kolekcjonuję jeszcze tu. Natomiast to, co on robił, świadczy o, o wielkim. Takim zaangażowaniu tego człowieka. To, to nie to, że facet miał klapki na oczach i nic innego w życiu nie robił, tylko chciał się wspiąć mu na, na Nanga Parbat. Natomiast upór i konsekwencja, z którą to robił, no, stawia go jako wzór takiego zachowania. Ale czy ono jest dobre, czy złe? No, dlaczego mam to oceniać? To był jego wybór. Ja nie nurkuję, nie wspinam się siódmy raz na tą samą górę, jeśli góra mi mówi, że nie. Wrócę drugi, być może wrócę trzeci, ale nie będę z uporem maniaka wracał na jakąś górę. W tym podejściu bardzo się różnicie z Tomkiem Mackiewiczem, ale miałem kiedyś okazję się z nim spotkać i rozmawiać przez kilka godzin na temat jego pasji. I rzeczywiście on opowiadał o tej Nandze Parbat. Widać było wielką pasję, wielką miłość do, do tej góry i sporo romantyzmu. Odnoszę wrażenie, że, że chyba sporo romantyzmu. Czy w związku z tym, bo sam nazywasz siebie romantykiem gór wysokich, widzisz jakieś również podobieństwa w takim podejściu do, do Himalajów? Podobieństwa widzę w tym, że obaj czuliśmy się tam dobrze. I ja czuję się dalej i mam nadzieję, że, że będę to robił przez jeszcze wiele, wiele, wiele długich lat. Nie można pojechać nawet drugi albo trzeci raz na taką wyprawę, jeśli nie wiemy, że jesteśmy w 100% przekonani o tym, że chcemy to zrobić. Bo człowiek, który pojechałby tam spróbować, po miesiącu będzie miał tak serdecznie dosyć, że już nigdy w te góry wysokie zimą nie wróci. A Tomek wracał siódmy raz, w związku z tym mu się to podobało. To, to nie była martyrologia, to była wielka radość chyba w jego życiu i, i, i wielki cel. No, ktoś wymarzył sobie, że pojedzie zimą do Egiptu, bo tam jest ciepło i będzie sobie wygrzewał tyłek, a on wymarzył sobie, że będzie ten tyłek odmrażał na, na Nanga Parbat i on tą górę zdobędzie.